Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o budzącym się po zimie życiu, czyli o wiośnie. Ponadto posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Zaranie, w którym wspólnie odkryjemy kolejną część Uniwersum Dzieciandii. Z samej zaś opowieści dowiesz się, że tak jak wszystko się odradza, to i Ty możesz wszystko rozpocząć od nowa. Zawsze. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Po 3-tygodniowej przerwie znów jesteśmy z Wami. To tylko 3 tygodnie, a mam wrażenie, że nie było nas dłużej. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i zapytania, czy u nas wszystko w porządku. Tak potwierdzamy, że u nas jest dobrze i że przerwę, jaką mieliśmy, była to pauza dla naładowania baterii. Ja osobiście przygotowywałam swoje fotograficzne projekty. Tata Piotrek kończy i jest w sumie w trakcie realizacji swoich planów zawodowych, a dziewczynki nadrabiały z czytaniem, craftem i relaksem, oglądając Netflixowe seriale. I dobrze, każdemu z nas należy się chwila odpoczynku i odnowy. Takiego odrodzenia się. Wiem, że obiecaliśmy Wam wielkanocny odcinek, ale w sumie cieszę się, że chwilę poczekaliśmy, ponieważ możecie sami na własne oczy zobaczyć, czym tak naprawdę jest przedwiośnie, czyli początek wiosny. Astronomiczna wiosna zaczyna się wprawdzie 21 marca, ale jej oznaki można czasem dostrzec wcześniej. Jedną z pierwszych oznak przedwiośnia jest kwitnienie olszy czarnej, leszczyny i przebi śniegów. Znacząco wydłuża się też dzień. Zgadza się, dokładnie w nocy z 27 na 28 marca zmieniliśmy czas na letni i dzięki temu dzień jest znacznie dłuższy i znacznie przyjemniejszy. Tylko mamy problem ze wstawaniem. Kto ma, to ma. Ja wstaję razem z porannymi ptaszkami. Chyba wstajesz i śpisz jak leniwiec, śpisz do pierwszego zapachu kawy. Swoją drogą wymyśliłam właśnie kolejny temat na Dzieciandię. A ten temat to najciekawsze i najdziwniejsze fakty dotyczące zwierząt. Może być? Pewnie, że może być. To się cieszę. Dobrze, wracajmy do wiosny, bo zaraz zacznie się lato i temat już będzie nieaktualny. Tosia, kiedy zaczyna się i kiedy kończy się wiosna? Na półkuli północnej wiosna zaczyna się 20 marca, a kończy się 21 czerwca. A to jest ciekawe, co powiedziałaś, że wiosna na półkuli północnej. No to chyba wiadome. Na półkuli południowej wiosna zaczyna się 1 września, a kończy się z listopadem. No way! Yes way, Haniu. Dla mnie też zawsze było zaskoczeniem, że kiedy my mamy zimę, to w Australii jest lato. Taka ta przyroda jest dziwna. Kiedy my śpimy, po drugiej stronie ziemi, ludzie mają dzień. Kiedy oni idą spać, my wstajemy. I te zmiany trwają 365 dni, czyli cały rok, bez przerwy. Coś się kończy i coś się zaczyna. Czyli odradza. Wiemy już, kiedy zaczyna się i kiedy kończy wiosna i że w ostatni tydzień marca zmieniamy czas na letni. Po krótkich, zimowych dniach wszyscy z niecierpliwością wypatrujemy pierwszych oznak wiosny. W marcu przylatują ptaki, pojawiają pierwsze owady i wiosenne kwiaty. Zmienia się też pogoda, jest cieplej, odrzucamy zimowe kurtki i zimowe buty. Coraz częściej zakładamy tak zwane przejściowe ciuchy. Ale jak i marzec, tak i kwiecień mają swoje przysłowia. Malcu jak w garncu. Kwiecień, plecień coś przeplata, trochę zimy, trochę lata. I tak też było przez ostatnie tygodnie. Jedliśmy już lody i chodziliśmy tylko w cienkich bluzach. A ostatnio spadł u nas śnieg. No może nie u nas na dzielni, u nas to były tylko chmury, a śniegopodobny grad spadł trochę dalej. I mogliśmy w sumie ten śnieg zobaczyć tylko w internecie u znajomych. I taki jest właśnie ten kwiecień. Rozpieści nas słoneczkiem lub poleje wodą albo śniegiem i obwieje zimnym wiatrem. Kwiecień, plecień, coś przeplata. Ja pamiętam, że tylko tygodnie temu drzewa zaczęły pęcznieć i zaczęły wypuszczać zielone listki, tak? No. I co jeszcze? Jakie kwiaty kwitły? Krokus. A te takie białe jak się nazywają? Przebiśniegi. Wiosna przychodzi nagle. A jak myślisz, co dzieje się wiosną w świecie zwierząt? Ptaki robią gniazda i składają jaja. A jaki ptak przylatuje? Taki najbardziej charakterystyczny dla Polski. Biały bocian? Biały bocian, brawo! I przylatuje biały bocian. Doskonale! Sygnałem tego, że wkrótce nadejdzie wiosna, są różne odgłosy. O tej porze roku bardzo aktywne są płazy, a konkretnie różne gatunki żab i ropuch, które właśnie teraz dają niezwykłe wręcz koncerty. Najwcześniej, na przełomie marca i kwietnia, okres godowy rozpoczynają żaby. No i nie zapomnijcie o jeżach. Jak tylko robi się ciepło, wybudzają się i domagają się jedzenia. Rodzą się też lisy, wilki, a na przykład żubry zrzucają gęste zimowe futro. Śmiesznie żochrają się i ocierają o drzewa. To wszystko jest prawdą. Okres wiosny to czas nowego początku. Wiosna to czas budzenia się, miłości i wicia gniazd. Świat flory i fauny w tym okresie jest mega inspirujący i fascynujący. My planujemy bardziej aktywne podglądanie tego świata w tym roku. Jednakże pamiętajcie, jeśli chcecie fotografować, czy też tylko podglądać ten świat, róbcie to tak, by dać wówczas zwierzętom ich przestrzeń i nie zaburzać ich naturalnych potrzeb. I tym akcentem kończymy nasz już 13. magicznie wiosenny odcinek. A miałaś powiedzieć, jakiego ptaka widzieliśmy na parkingu. A, no tak. To może ty powiedz, Haniu. Co to był za ptak? Widzieliśmy pliszkę siwą. Tak, widzieliśmy pliszkę siwą. Taki mały ptaszek. Polubił on żyć wśród ludzi i coraz częściej można go zobaczyć w miastach. No to teraz tym właśnie akcentem kończymy i słyszymy się już za tydzień. A teraz? A teraz zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Zaranie. Pamiętasz może Krętacza? Pierwszego lisa na świecie? Tego, który wygrał z panią Hebat? W najdziwniejszą grę na świecie zwaną Senet? Wiedz, że wraz ze swoją małżonką, lisicą, doczekał się w swym życiu 12 dzieci, 6 synów i 6 córek oraz niezliczonej ilości wnuków i prawnucząt. A mówi się, że wszystkie współczesne lisy pochodzą właśnie od nich. Jest to jednak jedynie częściowa prawda, bo wszystkie lisy są ich potomkami. Ale nie tylko. Otóż siostra pani Hebat, pani Anat, z wdzięczności za uwolnienie pary jej najukochańszych kotów księżycowych pomogła stworzyć pewien świat. Coś jednak poszło nie tak. O ile na początku była to piękna, zielona i tętniąca życiem kraina, to później coś się wydarzyło niewłaściwego. A pani Anat nie potrafiła nigdy odkryć, co się stało. Niemal w jednej chwili przepiękna niebieska planeta zamieniła się w lodową kulę, w wielką Śnieżkę, zawieszoną w przestrzeni kosmicznej i kręcącą się wokół gorącego słońca. Gwiazda jednak w żaden sposób nie mogła jej ogrzać. W nowo utworzonej krainie życie równie szybko wybuchło, jak szybko musiało zgasnąć. A pani Anat, nie mogąc odkryć przyczyny tej lodowej przemiany, zupełnie straciła wiarę w swoją moc. I Śnieżka została pozostawiona sama sobie. Ale wcale nie była martwa. Potężny lądolód pokrywał ziemię aż do samego klifu. Mała, futrzana kulka w takim samym kolorze jak śnieg stała nasłuchując i powoli obracała głowę. Gdy przechylała ją w lewo, to widziała bezkresną lodową pustynię. Zaś gdy w prawo, to aż po horyzont widoczny był bezkres arktycznego oceanu. Do tego wiał wiatr. Zimny, jak zwykle. Mały, polarny lis, bo nim była owa futrzana kuleczka, co chwilę nadstawiał nos na wiatr i wąchał. Był zwiadowcą na tym bezkresie lodu i śniegu. Wiedział, jak wiele od niego zależy i jak bardzo musi być ostrożny. Całe jego plemię srebrnych lisów spało zimowym snem w norkach, wydrążonych w lodzie. Tworzyły one splątany i skomplikowany system przejść, a jedynie kilku zwiadowców oraz kilka zwiadowczyń czuwało nad bezpieczeństwem wszystkich śpiących. Co pewien czas budzono następnych, a dotychczasowa zmiana szła spać. To był dobry system. Niewielka ilość lisków mogła wyżywić się na zewnątrz, podczas gdy reszta hibernowała. Spowalniał wówczas metabolizm. Oznacza to, że śpiącym wystarczało, gdy przed snem najedli się dosyta, a po zaśnięciu organizm zwalniał i potrzebował jedynie niewielkiej ilości jedzenia zmagazynowanego w ciele. Ale trzeba było je uzupełniać i dlatego co jakiś czas w norkach następowała zmiana wart. Aktualnie czuwający dzielili się pracą. Zwykle oczyszczano norki i sprawdzano, w jakim stanie znajdują się zahibernowane lisy polarne. Typowano wówczas te zwierzątka, które trzeba będzie obudzić z uwagi na znaczny ubytek masy ich ciała. Naprawiano wszystko to, co się zepsuło. Sprawdzano, czy zapasy jedzenia i picia nie wykazują oznak zepsucia. Walczono z pojawiającą się gdzieniegdzie pleśnią. Pracy zawsze było sporo, a dwa najbardziej doświadczone lisy udawały się na zwiady, choć nigdy razem. Po wyjściu z podziemnego lisiego miasta jeden udawał się lewą, a drugi prawą stroną klifu. Co było ich zadaniem? Sprawdzanie, czy cokolwiek może zagrażać ich lisiej społeczności i poszukiwanie jedzenia. Nasz mały lisek był zwiadowcą o dużym doświadczeniu. Już od kilku wart pełnił tą funkcję. Po ostatnim przebudzeniu ponownie poproszono go, by wyruszył na zwiad, co zresztą uczynił bardzo chętnie. Tym razem dostrzegł jednak, że coś się zmienia. Nie bardzo potrafił wyrazić co, ale coś było inaczej. Inna była wilgotność powietrza, inaczej pachnął wiatr, wiał również odmiennie. Ale pustynia lodowa wciąż była pusta. Cały czas można było wyczuć, a później dostrzec zagrażające lisom drapieżniki, polarne wilki i takież niedźwiedzie. A mimo tego coś było inaczej. Dawne oznaczenia w terenie wykonane przez innych zwiadowców zniknęły. Owszem, pojawiły się nowe, wykonane według tych samych niezmiennych zasad, ale z jakiegoś powodu i one powoli zanikały. Z tego też powodu zwiadowcy musieli cały czas je poprawiać lub tworzyć nowe, bo jak inaczej poruszać się po bezkresnym lądolodzie? Pojawiło się również więcej lodowych szczelin. Te były bardzo ważne dla zwiadowców. Służyły jako miejsca ucieczki i ukrycia, a także odpoczynku oraz jako lodowe spiżarnie z jedzeniem z dawnych czasów. Nasz zwiadowca znajdował się na swym patrolu już trzeci dzień, a ponieważ zbliżał się zmierzch, to postanowił przyspieszyć nieco, by zdążyć z ostatnimi promieniami zimowego słońca do jednej z ukrytych szczelin. Korzystał z niej ostatnio wiele lat temu. Oznaczenia pozostawione przez poprzedniego zwiadowcę wskazywały, iż znajduje się już niedaleko. Powinien przycupnąć, rozejrzeć się na boki i badać zapachy wiatru nosem. Słońce jednak znajdowało się coraz niżej i robiło się już szaro. Nadchodził zmierzch. Zwiadowca ruszył biegiem przed siebie, by zdążyć dobiec do szczeliny. W tym jednak momencie coś pod jego łapami trzasnęło i wraz ze śniegiem zapadł się w nicość. Spadał. Uderzenie pozbawiło go świadomości. Gdy ją odzyskał, powoli otworzył oczy. Nie wyczuwał niczyjej obecności. Nad sobą, wysoko w górze, ujrzał szczelinę, przez którą prześwitywało gwiaździste niebo. Była już noc. Poruszył ostrożnie łapami. Wszystko z nimi było dobrze. Wstał. Poczuł lekki ból w boku, którym uderzył o lodową podłogę. Przeciągnął się. Nic mu nie było. Lekkie poobijanie. I tyle. Skąd jednak wzięła się ta szczelina, do której wpadł? Nigdy jej tu nie było. Przyjrzał się pionowym ścianom. Wspinaczka była wykluczona. Pozostało dokładnie rozpoznać miejsce, w którym się znalazł, a to oznaczało, że będzie musiał ruszyć na wędrówkę w ciemnościach. W tym jednak momencie spostrzegł, że nie są to ciemności całkowite. Z lodowych ścian sączyła się jakby lekka niebieska poświata. Nie dawała światła, ale likwidowała mrok. Lisek zamknął oczy i usłyszał coś jakby szum. Udał się w stronę, z której, jak mu się wydawało, pochodził ów dźwięk. Szedł długo. To go zresztą bardzo zdziwiło, gdyż nigdy jeszcze nie znalazł się w tak długiej szczelinie. Czasami była wąska, innym znów razem stawała się szeroka. Były takie momenty, gdy szedł jakimś tunelem. Czas płynął. I nagle wyszedł, jak gdyby z lodowej jaskini, wprost na zieloną łąkę. Świtało i zobaczył rzekę spływającą z lodowca. To ona wydawała ów szum, za którym podążał, a wokół rosły młode świerki, sosny i dziesiątki innych drzew. Chłonął ten widok. Znał go z opowieści starych lisów polarnych i dostrzegł, że dokładnie naprzeciw niego, po drugiej stronie krystalicznie czystej rzeki, wpatrywały się w niego piękne oczy należące do najpiękniejszej lisiczki, jaką widział w życiu. To znaczy takiej, jakiej jeszcze nigdy nie widział. Była bowiem ruda, cała, od noska do końca puszystej kity. Patrzyli na siebie przez dłuższy czas, po czym ona odwróciła się i ruszyła w stronę, skąd płynęła rzeka. Zwiadowca zrobił to samo. Idąc, rzucał okiem na pewny, lisi krok rudzielca, udając, iż patrzy jedynie przed siebie. Spoglądał również w lewo i to całkiem jawnie, gdyż z tej strony ograniczała go pionowa ściana powoli topniejącego lodowca. I szli. Rzeka powoli zwężała się i w pewnym momencie zobaczył drzewo, zwalone i przerzucone nad jarem, dnem którego płynął wartki strumień. W oddali widział wodospad wody spływającej z lodowca. To było nieprawdopodobne, ale ten lodowiec naprawdę topniał. Spojrzał w prawo. Ruda lisiczka zniknęła. Popatrzył na zwalone drzewo i dokładnie na jego środku ujrzał, jak rudzielec mu się przygląda. Powoli ruszył w jej stronę. Zanim do niej dotarł, ta odwróciła się i zaczęła oddalać na swój brzeg. Polarny lis przyspieszył, by ją dogonić. Zeskoczył na ziemię i stanął z nią twarzą w twarz, pyszczek do pyszczka. I oboje uśmiechnęli się do siebie. Okazało się, iż ruda lisiczka jest najmłodszą córką Krętacza, a kraina, w której znalazł się nasz zwiadowca, stanowi świat przylegający do pałacu pani Hebat, gdzie mieszkają jeszcze inne rude lisy. On zaś opowiedział o swoim świecie. Umówili się, iż za 10 dni spotkają się przy tym drzewie ponownie. Ona przyprowadzi swoją rodzinę, a on swe polarne plemię. I tak też się stało. A z rodziną Krętacza przyszła również pani Anat. Gdy zobaczyła całe plemię srebrnych lisów, zapłakała. Ale to były łzy szczęścia. Uwierzyła, iż może zmienić lodową planetę, Śnieżkę, w krainę nadającą się do życia. I użyła całej swej mocy, by tak się stało. Lisy zaś wymieszały się i pozakładały swe rodziny. Część została w krainie pani Hebat, a część wróciła na świat stworzony i odmieniony przez panią Anat. A wszystkie współczesne lisy na całym naszym świecie tak naprawdę to pochodzą od Krętacza i jego żony, lisiczki, oraz od plemienia srebrnych polarnych lisów. Pani Anat zaś, nie chcąc dopuścić do zmiany naszego świata w lodową pustynię, sprawiła, że po lecie przychodzi jesień, po niej zima, a następnie życie odradza się na wiosnę. Bo gdy wszystko się odradza, to także i my możemy wszystko rozpoczynać od nowa. Najważniejsze, by się nie poddawać. Nigdy. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. O nie!